Oblicz masę siarki, jakiej należy użyć w reakcji z potasem, aby otrzymać 165 g siarczku potasu. Załóż 100% wydajność tej reakcji. Zaczniemy od zapisania równania reakcji. Każde równanie ma dwie strony. Po lewej stronie zapisujemy substraty, po prawej stronie zapisujemy produkty. Mamy obliczyć masę siarki, jakiej należy użyć w reakcji, a więc po lewej stronie, po stronie substratów, będziemy mieli siarkę. Należy użyć w reakcji z potasem, czyli również po lewej stronie będziemy mieli potas. I chcemy w tej reakcji otrzymać siarczek potasu, czyli mamy KS. Potas leży w pierwszej grupie układu okresowego, czyli jest jednowartościowy, natomiast siarka w, siarczka, w siarczkach jest dwuwartościowa. Robimy na krzyż, czyli mamy K2S. Mamy poprawny wzór siarczku potasu. Teraz dobierzmy współczynniki reakcji. Po lewej stronie mamy potasu jeden atom, po prawej stronie mamy dwa atomy, czyli tu przed potasem zapiszmy dwójkę. Po lewej stronie mamy jeden atom siarki, po prawej stronie mamy jeden atom siarki, czyli prawidłowo dobraliśmy współczynniki reakcji. W naszej reakcji chcemy otrzymać 165 g siarczku potasu, więc pod siarczkiem potasu zapiszmy 165 g. Pytają nas natomiast o masę siarki, jakiej należało użyć w tej reakcji. Czyli pod siarką na wysokości 165 g wpisujemy X. On jest wyrażony w gramach. Czyli możemy na tej samej wysokości to zapisać to co te 165 g. Teraz z równania reakcji możemy odczytać, że z jednego mola siarki dostaniemy 1 mol siarczku potasu. Ustalmy więc, ile waży taki 1 mol siarki. Z układu okresowego odczytujemy, że 1 mol siarki waży 32 gramy. Odczytajmy teraz masę molową siarczku potasu. Mamy 2 potasy, czyli mamy 2 razy w przybliżeniu 39 gramów na mol. Plus siarka, czyli 32 g na mol. Po dodaniu otrzymujemy 110 g na mol. Możemy więc zapisać, że ten 1 mol siarczku potasu waży właśnie 110 g. W ten sposób otrzymaliśmy proporcję. 32 do x

Aby obliczyć x, podzielmy jeszcze obustronnie przez 110, czyli nasz x będzie wynosił 32 razy 165 przez 110. Użyjmy kalkulatora i otrzymaliśmy 48. Nasz x był w gramach. Czyli do reakcji należało wziąć 48 gramów siarki.